Witam, dzień dobry, czy mnie słychać? Pozdrawiam. Darku. Witamy pana radnego. Oczekiwanie się opłaciło, pan radny zdążył do nas dołączyć. Okej, jeszcze mamy jedną osobę. Już dołączył pan radny. Ale rozumiem, że pan radny Bielak próbuje wysłać wnioski. Ale już doszły. Ma trudności techniczne, tak? Doszły już wnioski. A jest, już dołączył. Witamy również pana radnego Bielaka, więc chyba jesteśmy w komplecie. Poproszę najpierw o listę obecności. Dzień dobry, dziękuję bardzo pani Sylwii i panu Mariuszowi. Zbyszku, co ty masz jakieś czerwone znaki tam za plecami? Nie bój się. Zobacz, co za plecami. Panie przewodniczący, czy mogę listę obecności dać? Czy listę obecności mogę dać? Słucham? Czy listę obecności mogę już państwu... Tak, bardzo proszę, zaczniemy od listy obecności. Bardzo proszę, macie państwo rozwinięto na panelu listę obecności. Proszę o zaznaczenie w kółeczku niebieskim znacznikiem i przekazanie. Znowu nam się włączyła jakaś łódź podwodna, także bardzo proszę o sprawdzenie, czy wszyscy mają wyłączone mikrofony. Ja kliknąłem, ale nie wiem dlaczego. Zbyszku, to chyba ty masz jakieś... Nie macie, Zbyszku. Ale nie widzę się... Nie mam kliknięcia. A kliknąłem. Zbyszku, masz jakiś drugi odbiornik włączony i jak mówisz, to dochodzi do nas taki bardzo nieprzyjemny dźwięk, jakbyś mógł sprawdzić. Może to za blisko telefon laptopa leżał. Teraz zalogowany teraz jest. Lepiej? Tak, teraz lepiej. Dobrze. To ja poproszę jeszcze raz listę obecności, bo nie... Tak. Chciałem to zaproponować. Bardzo proszę o powtórzenie jeszcze sprawdzenia listy obecności. Poproszę jeszcze raz o panel. Przypominam, że ze względu na kwestie jakby techniczne, proszę tylko radnych o zaznaczenie się na liście obecności. Zbyszku, przepraszam panie przewodniczący, Zbigniew jest dwa razy zalogowany, dlatego mu się sprzęga głos. I a, tak. Był to głos oddany, tylko gdzieś zauważył mnie tą rubrykę chyba. Także, no pewnie tak. Zbyszku, oddałeś z urządzenia, które jakby nie zbiera, nie wysyła w tym momencie, bo dwa razy jesteś zalogowany, więc pewnie dwa razy się zalogowałeś. Jedno wyłącz, proszę, być może teraz będzie prawidłowo. Jest w tej chwili już pan radny Ławniczek, głos. Zaraz, moment, bo coś za szybko. Już skończyliśmy głosowanie? Tak. Teraz już dwóch radnych. To za szybko, w ogóle za szybko. Ale to ja jeszcze nie powiedziałem, żeby kończyć. Jeszcze raz poproszę listę obecności. Proszę się chwilę wstrzymać, trochę mamy kłopoty tutaj z tym. Czy pan radny Ławniczak zdoła się wylogować z jednego odbiornika? Chyba tak, nie widzę, jest jeden. Proszę, jeszcze raz. Słyszycie mnie teraz? No znowu jest to samo. Czy administrator nie może wywalić z jednego konta radnego Ławniczaka?
Tak, bo dwa razy jest dalej, jest pan radny Ławniczak dwa razy zalogowany. Teraz spróbuję to zrobić. Bardzo proszę, mamy listę obecności, proszę o zaznaczenie w kółeczku i potwierdzenie przyciskiem przekaż. Ja już trzeci raz głosowałem, to można uznać, że już te końcowe też mam zaliczone, czy nie? No, jedna będzie ta ostateczna lista podstawą do protokołu, więc tamte sprawdzenia anulowaliśmy. Bardzo proszę, czy wszyscy Państwo radni już oddali głos? Jeżeli tak, to kończymy już czas głosowania. Bardzo proszę. Może do trzech razy sztuka. I sprawdzamy, czy są wszyscy. Widzę 11 znaczników. Pan radny Ławniczak również jest. Stwierdzam, że jesteśmy w komplecie. Bardzo proszę, jeżeli to jest możliwe, usunięcie jednego logowania pana radnego. Tylko nie tego, na którym jest, to będzie, jeżeli będzie zabierał głos, nie będzie tego pogłosu. Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin. Chciałbym powitać zaproszonych gości w osobach pana Tadeusza Łobody, przewodniczącego Rady Sportu Miasta Lublin. Witam Państwa dyrektora. Witam pana redaktora Nowackiego. Jest z nami również pani Anna Buzek-Kuchno, jak rozumiem, Fundacja Wolności. Dzień dobry, ja jestem z Biura Nadzoru Właścicielskiego, zastępuję chwilowo pana dyrektora Mazura. O, przepraszam najmocniej. Widzę, zalogowana jest również Fundacja Wolności, więc witam przedstawicieli, witam państwa. Panie i panów radnych, otrzymaliście Państwo porządek posiedzenia. Czy do tego porządku byłyby uwagi? Nie widzę, nie słyszę, zatem będziemy realizować zgodnie z przesłanym Państwu porządkiem posiedzenia. Punkt pierwszy, projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Lublin na rok 2021, druk numer 918-1. Czy do projektu budżetu miasta Lublin na 2021 rok Państwo potrzebujecie wprowadzenia, ewentualne pytania? Bardzo proszę. Ja mam pytanie, panie przewodniczący. Tak, w pierwszej kolejności pan przewodniczący Drozd, bo wcześniej zgłosił się ręką, a potem pan radny Pitucha. W tej kolejności widzę dalszy zgłoszeń. Bardzo proszę, pan przewodniczący Drozd. Dzień dobry. Ja chciałbym spytać o zadania z kultury fizycznej, mianowicie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mamy tutaj zmniejszenie jakby kwot przeznaczonych na kulturę fizyczną o ponad 10 milionów złotych. To jest tam w różnych jakby punktach. Natomiast najbardziej mnie martwi, że też jest zmniejszenie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. To po prostu obawiam się, że dla wszystkich klubów sportowych będzie kwota niewystarczająca. I nie wiem, czy to w trakcie roku będziemy dofinansowywać te kluby. W każdym razie nic za bardzo w sporcie klubowym się nie zmieniło. Nie splajtowały żadne kluby. Rozgrywki mniej więcej pozostają na tym samym poziomie. Natomiast środków finansowych dla tych klubów jest mniej. I mówię, generalnie jest ponad 10 milionów, ale najbardziej mnie martwi jakby tutaj w tym dziale 926 05 wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej, także bym prosił o informacje w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Może od razu poprosimy o odpowiedź. Tak się rozglądam po panelu. Pani skarbnik jest z nami. Nie widzę. Pani dyrektor Puton. Jest pani dyrektor, tak? Można prosić pani dyrektor? Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. No cóż mogę powiedzieć, na razie kwoty, które są, raczej pewnie pozostaną z uwagi na fakt, iż no, były no, problemy z, jak zwykle zresztą, ze zbilansowaniem budżetu miasta na rok 2021. Natomiast czy w trakcie roku będą możliwe zwiększenia, to oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie się dalej rozwijała sytuacja i czy nasze możliwości dochodowe na to pozwolą. No nic innego na tą chwilę, panie przewodniczący, ja niestety nie potrafię wymyśleć, czy w autopoprawce będzie zwiększenie. Podejrzewam, że raczej nie, ale nic nie jest oczywiście wykluczone. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Historia przez ostatnie lata wskazuje, że jednak te kwoty w projektach czy w budżetach przyjętych nie wystarczały nam tak, znaczy nie wystarczały na tą dziedzinę życia społecznego. Rada Miasta musiała w trakcie roku budżetowego te zwiększenia dokonywać. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja finansowa miasta na to będzie pozwalała. Bardzo proszę, pan radny Pitucha. Ale ja jeszcze tylko, panie przewodniczący, chciałem dodać. Bardzo proszę. Chciałem dodać, że panie dyrektor, no tutaj budżet został znacznie zwiększony generalnie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Także w innych wydziałach tych środków finansowych jest znacznie więcej. Czyli wygląda na to, że w jednych wydziałach wzrost jest o 15%, a w sporcie jest zmniejszenie o 15%. No to czy 20%. No tak, nie wiem dalej z czego to wynika, ale dziękuję za odpowiedź. To znaczy, proszę państwa, oczywiście, że budżet jest no, dość wysoki, bo jest ponad 2 miliardy 700. Niemniej jednak główna, że tak powiem, zasługa to jest rozpoczęcie realizacji zadania dworcowego, więc to jest tak naprawdę główna sprawa związana z ujęciem i środków unijnych i rozpoczęciem realizacji budowy dworca. Dziękuję bardzo pani dyrektor i stąd to zwiększenie rozumiemy. Bardzo proszę pan radny Pitucha. Dziękuję bardzo. Ja może takie pytanie, nie wiem, może naiwne, ale prosiłbym o wytłumaczenie mi rozdziału 92695, pozostała działalność. I tutaj mamy pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1 250 000, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 200 000. Natomiast jak to się ma do rozdziału 92605, gdzie jest 11 milionów na to samo zadanie. Czy to jakby pani dyrektor zechciała wykazać tą różnicę tutaj? W rozdzielnym rozdziale. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani dyrektor. To może ja pomogę pani dyrektor. Jakub Kosowski, Wydział Sportu. Bardzo proszę, jak jest pan dyrektor, to bardzo proszę. Bardzo proszę pani dyrektor. Oczywiście, że jestem pani dyrektor, jak zawsze na Komisji Sportu. Odpowiadając na pytanie pana radnego Pituchy, podział tych zadań związany jest z przeznaczeniem środków, a mianowicie w dziale 926-95 mamy pozalekcyjne zajęcia sportowe. Tak zostało
wskazane już od kilkunastu lat. Nie zmieniamy tej klasyfikacji budżetowej, żeby też pokazać Państwu, w jakiej formule ten sport szkolny jest finansowany. Mówimy tutaj o SKS-ach, o tych programach, które są też realizowane z udziałem środków Ministerstwa Sportu, no czy teraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, oraz mówimy tutaj o klasach profilowanych. Plus do tego są to wydatki, czyli mówimy o godzinach dodatkowych, jeżeli chodzi o klasy pływackie, ponieważ poza godzinami oświatowymi, tak żeby zrealizować plan szkolenia sportowego zatwierdzony przez Polski Związek Pływacki, także wspieramy właśnie tymi dodatkowymi godzinami oddziały Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Elektronicznych na Wojciechowskiej i w Szkole Podstawowej nr 5 na ulicy Smyczkowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan radny, jak rozumiem, usatysfakcjonowany odpowiedzią. Dziękuję. Dalszych zgłoszeń to pozwolę sobie zapytać o rzecz następującą. Rozdział 926.04 Instytucje Kultury Fizycznej i chodzi mi o Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie przewidywane wykonanie 2020 jest 6 milionów, plan na 2021 2 miliony. I pytanie moje jest takie, czy w tych 6 milionach są kwoty, które przekazaliśmy MOSiR-owi ostatnio we wrześniu, 2 miliony i na ostatniej sesji milion. I no też pytanie takie zawieszone trochę w powietrzu, no bo najprawdopodobniej początek roku będzie podobnie trudny dla MOSiR-u jak jesień, czy końcówka tego roku. I czy te 2 miliony są w stanie zabezpieczyć płynność finansową tej naszej instytucji? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No więc tak, faktycznie na rok przyszły jest na dopłatę do MOSiR-u, czyli na utrzymanie obiektów sportowych. Tymczasem kwota, tak jak pan przewodniczący powiedział, 2 milionów złotych. I w tym roku żeśmy oczywiście dofinansowywali MOSiR, który został pozbawiony możliwości dochodowych. Natomiast proszę może pamiętać i mieć na uwadze, że na razie zakładamy, tak jak i w niektórych innych pozycjach, że sytuacja będzie się w miarę normalizować i że te możliwości przychodowe MOSiR-u no będą znacząco lepsze niż w roku 2020, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużym ubytkiem dochodów dla MOSiR-u. Dziękuję pani dyrektor, ale jeszcze poproszę. Jest to założone jakby normalizacja sytuacji rynkowej. No, cóż, słyszę, że pani dyrektor nam się rozchorowuje tutaj, to zdrówka życzymy, ale poproszę jeszcze o to. Czy przewidywane wykonanie za 2020 rok w tych kwocie 6 milionów obejmuje te 3 miliony, które ostatnio zwiększyliśmy na spółkę? Tak. Czyli te 3 miliony są ujęte, tak? Czyli pierwotnie było planowane w tamtym roku 3 miliony po zsumowaniu tych ostatnich dotacji, nazwijmy to tak, jest 6 milionów wykonanie. Dobrze to rozumiem, tak? Tak, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, więc proponuję, żebyśmy przeszli do opiniowania uchwały w tym trybie, że rozpoczniemy od zaopiniowania wniosków, które wpłynęły do komisji od państwa radnych, no i potem po zaopiniowaniu wniosków przeszlibyśmy do zaopiniowania uchwały, projektu uchwały budżetowej wraz z wnioskami, które uzyskają pozytywną opinię komisji. Nie widzę uwag, zatem
myśmy przystąpili do opiniowania wniosków. Czy pozwolicie Państwo, że ja, mając je pisemnie, będę odczytywał i każdy wniosek po kolei byśmy głosowali? Nie widzę zastrzeżeń, więc pierwszy w kolejności, który wpłynął do mnie, wniosek pani radnej Magdaleny Kamińskiej. Pozwolę sobie go odczytać. Zabezpieczenie środków finansowych na sezon żużlowy 2021 w kwocie 4 milionów złotych dla klubu Speedway Motor Lublin. Źródło finansowania: dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami, sprzedaż składników majątkowych. A w jakim rozdziale to będą środki zapisane i w jakiej formie? To znaczy, w jakim dziale? To by pewnie promocja miasta. Już panu radnemu mówię. Ja... Ale pani radna nie wskazała tego, tak, we wniosku? Nie, ale tutaj mamy kolejne wnioski, które nie wskazują wprost. Ja się o tym dowiadywałem. Wydział budżetu sobie z tym poradzi. Ważne jest, żeby wskazać źródło finansowania. Natomiast no tutaj siłą rzeczy będzie to w... Już panu radnemu mówię. W jakiej... Powiem albo nie powiem. Ale to na pewno w dziale... promocja miasta i to jest, przepraszam najmocniej, bo przez monitor, ale mogłem się od pani dyrektor potem zarazić troszkę. Już mówię. Tak, to jest dział 750, rozdział 750-70. Tam mamy już zapisane środki na promocję poprzez sport z przeznaczeniem w większości na promocję na zawodach żużlowych w wysokości 2,5 miliona złotych. Rozumiem, że wniosek idzie w tym kierunku, żeby zwiększyć o 1,5 miliona, czyli sumarycznie do 4 milionów na promocję. Panie przewodniczący, kwestii formalnej. Już. Bardzo proszę, panie radny. W kwestii formalnej mogę mieć pytanie. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Pan przewodniczący, w kwestii formalnej. Pan przewodniczący poinformował w tej chwili, że część wniosków nie ma źródła finansowania. Czy to się staje normalnością i ta fikcja, która występuje każdego roku, że z jednego źródła wszyscy my tutaj wskazujemy składniki majątkowe, wymyślamy różne rzeczy. Czy to już ten obowiązek nie występuje? Panie przewodniczący, źle mnie pan zrozumiał. Źródło finansowania jest wskazane, natomiast w niektórych wnioskach, i jak pamiętam również, we wnioskach pana przewodniczącego nie ma wskazanego rozdziału i działu przyporządkowanego do danego wniosku, zadania, tak? Bo tak jak wykonanie klimatyzacji w Kali Globus, pan radny zgłaszał, to za chwilę do tego przejdziemy. Tak, jest zwiększenie dofinansowania. Jest zwiększenie dochodu z najmu, tak, dzierżawy, tak, milion złotych. Mam podane. Tak. I to zaznaczyłem, że radni podawali źródła finansowania i w przypadku wniosku pani radnej Kamińskiej to źródło finansowania jest podane. Aha, to znaczy, że nic natomiast się nie zmienia. Natomiast nie ma tego wydatku określonego, z jakiego rozdziału dotyczy, tak? Czyli, że promocji poprzez sport, czy poprzez zwiększenie. Tego pani radna nie dodała, ale rozumiemy, że tutaj służby budżetowe sobie z tym poradzą. Podała rozdział, a nie podała nazwy.
Tak, 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 tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Promocji miasta, tak, no ale wiadomo, że merytorycznie takie zadanie jest w promocji miasta, co pozwoliłem sobie panu radnemu Pitusze wskazać, że no to musi, bo z innego rozdziału działu nie może... Bardzo dziękuję. Więc to musi się tutaj znaleźć, jak rozumiem służby tutaj budżetowe sobie z problemem poradzą, jeżeli taki wniosek uzyska większość państwa radnych. Jedno pytanie przed głosowaniem mogę? Bardzo proszę. Właściwie to nawet nie pytanie, a stwierdzenie, bo chciałbym powiedzieć, że ja nie zagłosuję niestety za tym wnioskiem, ale bynajmniej nie dlatego, że uważam, że niezasadne jest tam wsparcie żużla, tylko po prostu wychodzę z założenia i być może to będę jakby powtarzał przy następnych głosowaniach, że jakby według mnie złym modelem jest zaproponowane finansowanie sportu poprzez sprzedaż majątku miasta. No dodam tylko, że uważam, że majątek miasta jest jeden i gdyby to chodziło jeszcze o wydatki majątkowe, no to się, prawda, inwestycje jakieś w nowy majątek, to się zgadzam. Natomiast w takim przypadku no będę musiał być przeciw, chociaż nie jestem przeciwko dofinansowywaniu żużla. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Bielak jeszcze w tej sprawie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Panie radny, przepraszam, idę w słowo. Panie radny, chwileczkę. Panie radny Eugeniuszu, proszę chwilę poczekać, bo ustawicznie ma pan z szybkością internetu, z przesyłem danych. Tak, tak. Proszę o właśnie włączenie wizji. Bardzo proszę. No już, dobrze, dziękuję bardzo. Więc tak, ja mam pytanie zasadnicze. Dlaczego pan prezydent w ogóle nie wstawił dofinansowania żużla? To mnie bardzo niepokoi, dlatego że przy budżecie dużym 2,7 miliarda nie pozwalamy działać, trzeba to powiedzieć uczciwie i otwarcie, to co jest na dzień dzisiejszy, nie pozwalamy działać żużlowcom. Więc dla mnie jest to bardzo dziwna sytuacja i uważam, że klub, który się rozwinął, który organizował Mistrzostwa Świata, powinien dostać tu z ramienia budżetu pieniądze. Nie powinniśmy my dokładać pieniędzy, czy o to jak gdyby walczyć. Ale jeżeli o to chodzi, to ja będę walczył i popieram jak najbardziej, bo żużel jest to jedyna dyscyplina sportu, która przynosi najwięcej widzów. Nie ma na koszykówce tyle, czy na ręcznej, bo więcej nie przyjdzie, bo to jest procentowo wiadome, ile może hala zmieścić, nie? Natomiast stadion mamy za mały na żużel i powinien być budowany stadion żużlowy i też go nie widać, powiedzmy, w projekcie bardzo jasno. Nie widać pieniędzy na projekt i na rozpoczęcie, a prezydent w kampanii obiecywał, że będzie stadion żużlowy budowany jak najbardziej i to się nie pokrywa. To nie ma nic wspólnego, to co było mówione. Ja wiem, że kampania rządzi się swoimi prawami, można dużo naobiecywać, ale nie możemy pozwolić na to, żeby klub, który tak pięknie się rozwinął, żeby przestał działać, bo tam są fachowcy i to widać, że zajmują się ludzie, którzy mają pojęcie o tym sporcie, nie tak jak gdzie indziej. Nie będę już tu krytykował, natomiast chciałbym, żeby te pieniądze się znalazły i tu jest dziwne jakieś podejście do mnie. Jestem za tym i będę głosował za tym wnioskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie radny. Ja nie chcę wyręczać pani dyrektor Puton, ale mam otwartą stronę, więc w drodze sprostowania panu tylko przypomnę, że w rozdziale 750-75 w części opisowej jest promocja poprzez sport, głównie promocja podczas zawodów żużlowych 2,5 miliona. Także pan prezydent taką kwotę przewidział na to działanie. No i jest wprawdzie skromna kwota, ale 200 tysięcy również zaprojektowane na kwestie związane z przygotowaniem dokumentacji na stadion żużlowy, ale widzę pani radna Kamińska się zgłasza. Bardzo proszę.
Tak, ja dziękuję panu radnemu Bielakowi za jakby podtrzymanie mojego wniosku i bycie razem ze mną. Ja tylko przypomnę, no już radny Bielak powiedział, tak naprawdę, która rozgrywka, jakie zawody w Lublinie robią tak dobrą robotę i taką promocję miasta, jak zawody żużlowe. No, wszyscy wiemy, że tylko żużel, prawda, ściąga tyle widzów. Jest na okrągło są transmisje. Transmisje idą na całą Polskę. To oglądanie z tych podnośników poszło na cały świat. Więc myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że największą promocję miasta poprzez sport właśnie robią te rozgrywki żużlowe. Jeszcze chciałabym trochę przybliżyć, że do tej pory te 4 miliony, co klub dostawał, to była 1/3 budżetu tego klubu. Wiadomo, oni sobie jakoś tam radzą, ściągają z jakiejś... Czy nam wylogowało panią radną? Magdalena, nie słychać ciebie. Chyba. Część tego wniosku, bo czy wniosek, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, to wniosek jest o przesunięcie 4 milionów, ale jak jest 2,5 miliona, to rozumiem, że pani radna Kamińska chciała 1,5 miliona przesunąć. Czy ten wniosek nie powinien brzmieć o przesunięcie 1,5 miliona, czy tam o zwiększenie do kwoty 4 milionów, czyli przesunięcie 1,5 miliona? Teraz nie słychać. Halo? Słychać mnie? Tak, pani radna, słychać tak, panią. Tak. Za chwilę oddam głos, tylko ja odpowiadając panu przewodniczącemu Margulowi, chciałem powiedzieć, no bo tu już zaznaczyłem, że przy ostatecznym sformułowaniu wniosku chciałem panią radną poprosić o doprecyzowanie właśnie tego wniosku. Bardzo proszę, oddaję głos przerwany pani radnej. Teraz nie wiem, gdzie mnie urwało. I na wizji, i na fonii. No ja was słyszałam, was widziałam, siebie też, nie wiem, tutaj miałam wszystko pozaznaczane, że jestem. Na podnośnikach panią radną urwało, na podnośnikach. Na podnośnikach, no to wiadomo, tak. to jak, że te relacje były puszczane na cały świat i to jest ta promocja. Ale mówię, podsumowując, chciałabym tylko przypomnieć, że karnety w tamtym roku rozeszły się prawie że na cały stadion. I z chwilą, kiedy przyszła pandemia, pamiętajmy, że teraz panią radną wylogowało na pandemii. Natomiast no tutaj mamy troszkę. Żużlowy w kwocie 4 milionów złotych dla klubu Speedway, a jednocześnie czytam z budżetu, że promocja poprzez sport to jest 2,5 miliona i jakby to określenie jest głównie promocja podczas zawodów żużlowych, ale głównie, czyli ta kwota 2,5 miliona nie jest zagwarantowana w całości dla... Panie przewodniczący, w kwestii tak. formalnej, ja bym prosił, żeby... Bardzo proszę. Nie interpretować wniosków radnych. Oczywiście ten wniosek jest dla mnie, ma formę intencyjną, ale to już jest wniosek, który radny zgłosił, więc on się stanie wnioskiem pewnie komisji, więc już pan prezydent z tego wyczyta. No nie jest tutaj o 4 miliony, tylko zabezpieczenie środków do 4 milionów. Także
No jest to stwierdzenie do 4 milionów w budżecie miasta według pani radnej, więc jeśli tam jest 2,5 miliona, czy tam ileś jest, powiedzmy, to oczywiście prezydent do tych 4 milionów, zgodnie z sugestią pani radnej Kamińskiej, będzie no jakby, może nie zobligowany, ale będzie miał taki pogląd, że do 4 milionów pani radna sobie zawnioskowała. I czy dobrze mówię, pani Magdo? No. Tak, panie przewodniczący, taka była moja intencja, a ja nie wiem, czy państwo macie formę pisemną tego wniosku, ja mam ją jakby otwartą, stąd chcąc państwu literalnie zacytować, odczytałem ten wniosek. Może głosujmy te wnioski już. Okej, okay. Taka tylko była moja intencja. Jeszcze pani przewodnicząca Monika Kwiatkowska się zgłaszała. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No mnie niestety uprzedził pan przewodniczący Daniewski, bo mi też chodziło o sprostowanie, że troszeczkę się tak rozwodzimy tutaj nad formułą, troszeczkę przez tutaj narzuconą przez radnego Margula, a tak naprawdę możemy odczytywać wręcz literalnie ten wniosek, że chodzi o uzupełnienie do kwoty, którą pani radna Kamińska wnioskuje. Ja tu się zgłaszałam długo, ale coś mnie pan przewodniczący nie zauważał. To tylko tyle chciałam dodać. Dziękuję serdecznie. Mogę? Mikrofon, panie przewodniczący, Darku, mikrofon. Słychać było. Głosujmy wnioski, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, mogę? Dobrze, jeżeli państwo nie zgłoszą dalszych pytań. Powinno, zgłasza wniosek o niedyskutowanie nad wnioskami z tego radnej poszczególnych. Tak, tak, tylko że no, wniosek też musi być doprecyzowany, stąd to doprecyzowanie. Jeżeli nie zobaczę dalszych zgłoszeń, panie przewodniczący, można? Do głosowania. Pan przewodniczący Margul jeszcze chciał zabrać głos? Tak, no jedno słowo wyjaśnienia. No, ja nie mam wniosku przed sobą, a pan przewodniczący odczytał. No bo nie chce ci się napisać i... Czy radny Bielak może się nie odzywać? Przez moment? Tak, bardzo proszę o zachowanie kultury dyskusji. Głos ma przewodniczący. Te wnioski przed sobą były odczytane i z odczytania, no ja tak zrozumiałem, natomiast po przeczytaniu ponownym było jasne. No, też proszę państwa, wnioski, które przez komisję przychodzą, muszą mieć jakiś sens, więc jeżeli łatwy sposób można byłoby skorygować wniosek, to też oczywiście tutaj dyskusja jest już za długa i niepotrzebna, ale bo myślę, że wszystko przez to, że po prostu panią radną gdzieś tam wycięło i te intencje nie mogła w moment w kilku słowach sprostować. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Nie widzę dalszych zgłoszeń, tylko no, proszę o cierpliwość, bo pracujemy w ekstraordynaryjnych warunkach, no i chciałbym, żeby państwo radni mieli pełną jasność, nad jakim wnioskiem głosujemy. Nie widzę dalszych zgłoszeń, poproszę o panel do głosowania. Bardzo proszę, mamy panel do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje się? Bardzo proszę o wybranie odpowiedniej funkcji i zagłosowanie. Oczywiście głosujemy za wnioskiem, znaczy nad wnioskiem pani radnej Kamińskiej. Czy wszyscy państwo radni oddaliście głos? Nie słyszę. 11 osób oddało głos, to mam nadzieję, że radni. Tak. Zamykamy zatem głosowanie. Proszę o przedstawienie wyniku głosowania. Czy mogę prosić o podwyższenie właśnie, żebym widział? Nie bardzo widzę. Ja już nie mogę podwyższyć. Może państwo. Rozumiem. Jak widzę, 10 głosów za, jeden wstrzymujący się. Stwierdzam, że wniosek uzyskał pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przechodzimy zatem do kolejnych wniosków w kolejności wpływu
wnioski pana przewodniczącego Daniewskiego. Czytam pierwszy wniosek. Będziemy głosować każdy wniosek po jego odczytaniu. Wykonanie klimatyzacji w hali Globus przy ulicy Kazimierza Wielkiego, 2 miliony złotych. Źródło finansowania, zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy 1 milion złotych oraz sprzedaży działek 1 milion złotych. Nie widzę zgłoszeń, pytań, zatem przejdziemy do zaopiniowania wniosku. Panel jest widoczny. Kto z pań i panów radnych głosuje? Czy ktoś się zgłaszał? Kto głosuje za, przeciw lub wstrzymuje się? Proszę o wybranie odpowiedniej opcji i dokonanie głosowania przyciskiem przekaż. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Nie słyszę, zatem bardzo proszę o zakończenie głosowania i wyświetlenie wyników. Dopiero 9 osób. A, bardzo proszę. Czy ktoś ma kłopoty techniczne? Jeszcze pana Ławniczaka nie mamy. Czy pan radny Ławniczak nas słyszy? Nie słyszę odpowiedzi. No nie mam, że tak powiem, obowiązku udziału w głosowaniu, więc jeżeli pan radny Ławniczak nas nie słyszy, to znaczy, że w tej chwili może go nie być przy komputerze albo ma kłopoty techniczne, których nie zgłaszał. Dobrze, kończymy głosowanie zatem. Bardzo proszę o wyświetlenie wyników. 10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że komisja 10 głosami za pozytywnie zaopiniowała wniosek pana radnego Daniewskiego. Przechodzimy do kolejnego wniosku pana radnego Daniewskiego. Zwiększenie o 200 tysięcy złotych środków na Mosir Bystrzyca z przeznaczeniem na kontynuację remontu alejek na terenie ośrodka Marina. Źródło finansowania, zwiększenie dochodów w rozdziale 756-18, opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Bardzo proszę o wyświetlenie panelu do głosowania. Panel jest widoczny. Bardzo proszę państwa radnych o zaznaczenie odpowiedniej opcji głosowania i przekaz zagłosowaniem przyciskiem przekaż. 11 osób już zagłosowało. 11 osób, tak? Tak, tak. To kończymy głosowanie, bardzo proszę. Proszę o wyświetlenie wyników. 10 osób za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że komisja 10 głosami za, przy jednym wstrzymującym, 0 przeciw, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Przechodzimy do wniosku kolejnego pana radnego Daniewskiego. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ulicy Abramowickiej 122 obok siedziby Rady Dzielnicy. Źródło finansowania, zwiększenie dochodów w rozdziale 756-16, podatek od czynności cywilnoprawnych. Bardzo proszę o wyświetlenie panelu do głosowania. Bardzo proszę, panel jest widoczny. Proszę o głosowanie, wybierając odpowiednią opcję i zagłosowanie. Mamy więcej podatku zabrać? Słucham? Znaczy troszeczkę nie rozumiem źródła, bo mamy więcej podatków zapłacić, więcej czynności cywilnoprawnych mają ludzie zabrać. Nie ma chyba przeszkód formalnych, żeby pan radny to źródło finansowania wskazał i pan radny z tego skorzystał, więc może... Jeśli większość radnych wskazuje sprzedaż majątku na ileś tam miliardów złotych... Ale drodzy państwo, jesteśmy w procedurze głosowania, więc bardzo proszę o powstrzymanie się z dyskusją. Proszę, czy wszyscy radni oddali głos? Na sprzedaż majątku mamy wpływ. Ale panie przewodniczący Margul, bardzo proszę.
sprawach wniesionych, w sprawach różnych, to jest czas na tą dyskusję. Czy wszyscy radni? Nie słyszę pani. Mamy, teraz już mamy. Tak? Bardzo proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Jeżeli dobrze widzę, 10 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Tak? Tak, panie przewodniczący, tak. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Panie przewodniczący, mogę słowo? Bardzo proszę, panie przewodniczący. W wniosku jest błąd cywilnoprawnych razem, po prostu jak będzie pani pisała to nie oddzielnie, tylko razem. Od czynności cywilnoprawnych jest jednym wyrazem. Dziękuję. Ta forma chyba też jest dopuszczalna. Tak? Tak mi się wydaje, więc no ale to rozumiem, autopoprawka. Tak. Jest pana przewodniczącego. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Jedno pytanie, panie przewodniczący, formalne. Bardzo proszę, pan radny Pituch. Po pierwsze, chciałem zwrócić uwagę pana przewodniczącego, że to nie są wnioski, tylko poprawki do uchwały budżetowej. I prosiłbym o zweryfikowanie, czy w związku z tym zaproponowana formuła przez pana Leszka Daniewskiego jest zgodna z prawem. Przepraszam za to pytanie, ale mi się wydaje, że my jako radni nie możemy wnioskować w oparciu o zmianę dochodów. Możemy tylko w ramach wydatków przesuwać kwoty. I tutaj poproszę o zweryfikowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Tutaj... W kwestii, panie przewodniczący... Możemy wskazywać zwiększenie źródła finansowania, zwiększenie dochodów. Także tutaj nie ma obowiązku jakby zdjęcia z innego wydatku i przekazania tego wydatku na jakiś inny cel. Natomiast zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach jest dopuszczalne, tak? Bo radny ma obowiązek wskazać źródło finansowania, a jednym z możliwych rozwiązań jest zwiększenie dochodów o wysokość wnioskowanego wydatku. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Chciałbym tylko wyjaśnić panu Tomaszowi, że ma być to po prostu zbilansowane, więc można równie dobrze, przecież będziemy głosować cały budżet, a nie tylko wydatki budżetu, więc opiniowanie dotyczy całego budżetu, więc można wnioskować również i do dochodu. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? Bardzo proszę, pan radny Marmur. No ja oczywiście potwierdzam, że z dochodów można, z tym, że jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to może, jeżeli pani dyrektor jest, może mi poprawi, natomiast w kwestiach podatków to dostajemy wskaźniki, dostajemy odgórnie i modyfikowanie, że my sobie dodamy w podatku dochodowym czy od osób fizycznych, czy to byłaby kreatywna księgowość i akurat tym się chyba zgodzę, że w tych pozycjach no raczej nie można dopisywać sobie tych natomiast to raczej się nie można. Składników majątkowych jest to po naszej stronie, bo to jest nasz majątek, więc możemy wystawić więcej do sprzedaży mniej, natomiast w podatkach wydaje mi się, że nie można modyfikować. Ale można zwiększyć liczbę podatków i odpłatności. Dobrze, drodzy panowie, w tym względzie profesjonalisty, także poproszę panią dyrektor Puton o odpowiedź i wskazanie podstawy prawnej, jeżeli to by był zakaz. Bardzo proszę. To znaczy tak, proszę państwa, oczywiście, że możecie państwo wskazywać również jako źródło pokrycia sfinansowania wniosku dochody. Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych faktycznie otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i w takiej wysokości go przyjmujemy do projektu budżetu, kwotę. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych, czy też od czynności cywilnoprawnych, z całą pewnością sami planujemy na podstawie wykonań lat ubiegłych, tak?
biorąc również tak jest, tak jest. Informacje pod uwagę, które otrzymujemy z Urzędu Skarbowego, o ile Urząd Skarbowy nam odpowie. Także jest to dopuszczalne. Niedopuszczalne jest tylko to, żeby zwiększyć deficyt, tak? Tak, nie może być takiego wniosku, który będzie zwiększał deficyt, czyli sam wydatek bez źródła pokrycia, czy ze strony wydatkowej przesunięcia, czy też w zakresie zwiększenia dochodów. Tak, no i to dobrze, żeby pan przewodniczący Komisji Budżetowej wiedział, a nie kwestionował, za czym się... Ale dobrze, rozumiem z cierpliwości, ale... Przepraszam, to była uwaga w moim kierunku, więc muszę zrypostować. To się zaczęło, ale bardzo krótko, proszę. Jak pan przewodniczący słyszał, częściowo miałem rację, że to jest na podstawie... Ale skali. Tylko częściowo. No pytanie. Natomiast mam pytanie takie, w jaki sposób prezydent ma wpływ na to, ile czynności cywilnoprawnych podejmą obywatele, tak? Ja chciałbym panu powiedzieć, że jest to... Panowie, bardzo... Panie przewodniczący. Przerywam dyskusję. Mogę jeszcze? Dwa zdania, panie przewodniczący. Tak, dwa zdania. Chciałbym panu przewodniczącemu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej powiedzieć, że jest to projekt budżetu. Projekt budżetu. A nie jest to sprawozdanie z budżetu, więc to jest to prognoza budżetowa. Dziękuję. Ja może przepraszam, panie przewodniczący, bo wywołałem tą dyskusję. Ja przeczytam ten zapis w uchwale i będzie wtedy wszystko jasne. To jest paragraf drugi ustawy z 2010 roku. Nie można, ustęp czwarty, nie można wprowadzać w projekcie zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu budżetu miasta. I sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, ale to chyba jest jasna odpowiedź. Dziękuję. Nie słychać pana przewodniczącego. O, przepraszam, ja staram się też wyłączać, żeby nie tworzyć, wyłączać jak nie mówię. Dziękujemy panu radnemu. Mi też się wydawało, że jedynym takim bezpiecznikiem jest niemożność zwiększenia deficytu miasta, no a inne są jakby dopuszczalne. Więc przechodzimy do punktu... Aha, jeszcze pan radny Pituch zwrócił uwagę, że to są poprawki do projektu budżetu. I proszę mnie wyprowadzić z błędu, czy faktycznie to głosujemy poprawki, czy wnioski do projektu budżetu? Tu poproszę obsługę komisji, bo nie mamy mecenasa. Jak to jest sformułowane? Myślę, że to są wnioski do projektu budżetu. Zwyczajowo przyjmowali. Słucham? Zwyczajowo to były wnioski, ale nie wiem, czy poprawnie, to może pani dyrektor, pani Puton ewentualnie odpowiedzieć, czy my to poprawnie robimy, czy nie, bo od lat jest to nazwane jako wnioski. Też mi się tak wydawało. To na pewno nie są wnioski, panie przewodniczący. Jak mogę przeczytać, bo ta uchwała w sprawie procedowania budżetu, ona też o tym mówi. To jest paragraf drugi. Propozycje zmian w zakresie planu dochodów lub zwiększenie określonego w projekcie lub dodanie nowego źródła. Przepraszam, zgłaszając zmianę w zakresie wydatków, wnioskodawca powinien. To się nazywa zmiany w tym przypadku. Zmiany, ani nie wnioski, ani nie... No tak, ale to uznajmy, że już nie pytając panią dyrektor, uznajmy, że zwyczajowo przyjęło się, że ja też tak pamiętałem, że to są wnioski do projektu budżetu i wniosek formułuje zmianę, tak? Panie przewodniczący, jeszcze w kwestii formalnej jedno pytanie. Otóż teraz nieważne, czy to wniosek, czy to i radnego, natomiast jak będzie zgłoszone później komisji, będą to wnioski komisji, czy będą to poprawki już komisji po przegłosowaniu, stają się te wnioski radnych, stają się wnioskami, czy stają się wnioskami komisji. I tu tak się zastanawiam, czy to będą poprawki do budżetu? No w tym sensie, tak jak pan radny Pitucha zacytował nam uchwałę o procedurze pracy nad budżetem, mówimy o zmianie, tak? Ze zmianami do budżetu. Ale szanowni państwo, mamy prawników w mieście. No ale nie ma żadnego z mecenasów w tej chwili.
Może pani dyrektor Puton niech odpowie nam na to pytanie, dobrze, pani dyrektor, jest najbardziej Puton, kompetentna w tym gronie. Bardzo proszę, pani dyrektor Puton. Proszę państwa, no oczywiście sformułowanie, które zacytował pan z procedury uchwalania budżetu, jest tam sformułowanie zmiany do projektu budżetu, ale czy nazwiemy to zmianą do projektu budżetu, czy wniosek o zmianę do projektu budżetu, to przecież to należy to tak rozumieć. Więc jeśli już chodzi o przegłosowanie przez komisję, to niezależnie, czy państwo przegłosują ze zmianami do projektu budżetu, to będzie to tak samo rozumiane jak z zaproponowanymi wnioskami do zmian projektu budżetu. Dziękuję. Ja się wtrącę, przewodniczący, mogę? Tak, ale bardzo krótko, bo zeszliśmy. Tak, krótko. My możemy bardzo sobie to nazywać tak, jak chcemy, natomiast powinniśmy być rzeczywiście precyzyjni, ponieważ wnioski do budżetu są określone w tej uchwale i radni je składają do 30 września. Natomiast w tej chwili my pracujemy nad projektem i wprowadzamy zmiany. I tak przeczytam już tylko po raz ostatni. Komisje za pośrednictwem przewodniczącego przesyłają do Komisji Budżetowo-Ekonomicznej opinie wraz z propozycjami zmian do projektu. Tak to mniej więcej wygląda, więc możemy sobie to nazywać jak chcemy, ale proponuję, żebyśmy sięgnęli do tej uchwały. Ja zaraz prześlę numer tej uchwały na czacie i po prostu, żebyśmy zostawmy to też w jakich zakresach formalno-prawnych się obracamy. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu, tak jak mnie pamięć historyczna. Tak, nie pamięć historyczną nie myli, zawsze były to wnioski, jeżeli, bo faktycznie tu literą też tej uchwały powinniśmy się posługiwać, poddam pod głosowanie projekt wraz z wnioskami o zmianę do budżetu, jeżeli skończymy procedurę głosowania tych wniosków o zmianę. Dobrze? Bardzo proszę, przechodzimy do punktu, do wniosku o zmianę pana przewodniczącego Danieckiego w projekcie budżetu numer 4. Wykonanie stacji rowerów miejskich w dzielnicy Abramowice w rejonie marketu Stokrotka przy ulicy Abramowickiej 90 000 zł. Źródło finansowania, zwiększenie dochodów w rozdziale 756-18, opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. I tu pozwolę sobie zapytać pani dyrektor Puton, bo wiem, że obligacje przychodowe na budowę budynku urzędu miasta zabezpieczaliśmy przychodami z opłat za w strefie płatnego parkowania. Czy tutaj takim wnioskiem o zmianę nie powodujemy jakby wcześniej już przyjętych zobowiązań zawartych w uchwałach Rady Miasta, jeżeli chodzi o przychody z strefy płatnego parkowania? Tak, panie przewodniczący, te przychody są nacelowane właśnie na te zadania inwestycyjne. Zresztą jest do tego zarówno uchwała Rady, jak i podpisane umowy związane z emisją obligacji. Także raczej nie powinno być ze względów formalnych takiego wniosku procedowanego, takiej zmiany procedowanej. Dziękuję bardzo. Zatem zapytuję pana przewodniczącego Danieckiego, czy pan przewodniczący podtrzymuje wniosek, czy... Tak, tak. Zmieniam źródło dochodów ze sprzedaży działek. Dziękuję panu radnemu. Taki wniosek mogę poddać pod głosowanie, więc z tą poprawką radnego przechodzimy do głosowania. Macie państwo panel głosowania wyświetlony. Proszę wybrać odpowiednią opcję i potwierdzić głosowanie przyciskiem zegar. Czy wszyscy radni zagłosowali? Osób zagłosowało, jeszcze pana Daniewskiego chyba nie ma. Jak to zagłosowałem? Zagłosowałem na pewno. No trudno, żebym za swoim wnioskiem nie głosował. Zagłosowałem i przekazałem. Tak,
Tak, już doszło, panie przewodniczący. Aha, no to może ta odległość Zębory z 9 kilometrów ma robić swoje. Trzeba szybszy światłowód położyć. Mamy 11 osób, panie przewodniczący. Bardzo proszę, kończymy głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Przeciw, 3 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosami 8 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się, komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek o zmianę do projektu budżetu. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. I jeszcze wpłynęły wnioski pana radnego Bielaka. Bo więcej wniosków, pani Sylwio, nie zauważyłem. Nie, 3 osoby tylko złożyły. Tak? Dobrze, zatem przystąpimy do przegłosowania 12 wniosków pana radnego, bo pan radny był uprzejmy tyle zmian zgłosić. Pierwszy wniosek o zmianę. Wykonanie projektu i zorganizowanie przetargu na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ulicy Władysława Jagieły 11. 200 tysięcy złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Bardzo proszę, poproszę o pana głosowania. Bardzo proszę, mamy widoczny panel głosowania. Proszę o wybór opcji i dokonanie głosowania przyciskiem przekaż. Czy wszyscy państwo radni już zagłosowali? Jeszcze chwilka, 9 osób jest. Niestety ja nie, panie przewodniczący, bo pan radny Pitucha znowu tutaj wysłał na czacie coś i mi się przyblokowało niestety. Bardzo przepraszam, nie wiem, jeżeli mogę, to proszę o powtórzenie albo... Bardzo proszę, tak? Albo... Proszę o powtórzenie, panie przewodniczący. Bardzo proszę o powtórzenie głosowania, a pana radnego Pituchę o... mniejszą aktywność na czacie. Obiecałem, że wyślę. Wysłałem, panie przewodniczący. No. Tam Słucham? Są takie 3 kropeczki obok słowa czat i jak się tam kliknie, to jest ankietowanie. Trzeba włączyć ankietowanie. Panie przewodniczący, tak jest. Ja mam tu zaznaczone, że głosowanie pani radnej Kwiatkowskiej i pana Tomasza Pituchy jest w trakcie i te głosy dochodzą. Jeszcze może chwileczkę, jakbyśmy poczekali. Aha, idzie. Już teraz widzę. To zaczekajmy, być może wszyscy uprawnieni zdołali oddać głosy, więc byśmy nie powtarzali głosowania. Mamy wszystkie. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Już mamy 11 osób. Czy mogę zamknąć? Świetnie. Czyli zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Dziesięć głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę do projektu budżetu. Kolejny wniosek o zmianę. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i remont miejsc parkingowych na ulicy Władysława Jagieły 300 tysięcy złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Bardzo proszę o przygotowanie panelu głosowania. Kto z pań i panów radnych, przepraszam, proszę o wybranie odpowiedniej opcji, za, przeciw, wstrzymuje się i do zagłosowania przyciskiem przekaż. Czy wszyscy państwo radni zdołali oddać głos? 10 osób oddało, ale jeszcze widzę w trakcie jest głos pana radnego Pituchy. O, już mamy, już mogę zamknąć. Tak, jeżeli 11 mamy oddanych głosów, kończę głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników.
jednogłośnie, 11 osób za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wniosek o zmianę do projektu budżetu, przedmiotową oczywiście. Przechodzimy do kolejnego wniosku o zmianę. Wykonanie skwerów wypoczynkowych z nasadzeniem krzewów i kwiatów przy blokach mieszkalnych przy ulicy Zygmunta Augusta numer 24, numer 26 i numer 28. 100 tysięcy złotych. Źródło finansowania administracja publiczna w rozdziale 750-23. 100 tysięcy złotych. Rozumiem, że tutaj jest poprzez zmniejszenie tego rozdziału. Bardzo proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Mamy panel do głosowania. Proszę o wybranie stosownej opcji i przekazanie, zagłosowanie przyciskiem przekaż. Jak tam nam idzie po łączach, pani Sylwio? Mamy 10 osób, pana Ławniczaka nie mamy. Ale idzie, czy jest nieaktywny pan radny? Już idzie, już mamy, dziękuję, już mamy. Dziękuję bardzo, zatem zakończę głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Osiem głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że wniosek o zmianę uzyskał pozytywną opinię komisji. Kolejny numer, wniosek o zmianę numer 4. Wykonanie chodników i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ulicy Grenadierów między ulicą Chemiczną a ulicą Pancerniaków, 200 tysięcy złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Bardzo proszę o przygotowanie. Jakie ulicy? Grenadierów? Odczytam. Wykonanie chodników i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem ulicy Grenadierów między ulicą Chemiczną a ulicą Pancerniaków. 200 tysięcy złotych. To jest tam przy Oszołu ten kawałek. Ja wiem, tylko chciałem się upewnić. Bardzo proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Bardzo proszę o wybranie stosownej opcji i zagłosowanie przyciskiem przekaż. Już mamy 11 radnych. Mamy 11 głosów. Jak dobrze słyszałem, bardzo proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Przy 9 głosach za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę do projektu budżetu. Kolejny wniosek, wykonanie skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ulicy Hutniczej, 200 tysięcy złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Bardzo proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Bardzo proszę o wybranie odpowiedniej opcji i oddanie głosu przyciskiem przekaż. Jak nam idzie, pani Sylwio? Przepraszam, mamy 10 osób. Zaraz jeszcze jednej brakuje. Zaraz sprawdzam, kogo jeszcze nie ma. No nie widzę. Ktoś się odłączył od posiedzenia w takim razie, bo jest 10 osób zagłosowało. 10 osób zagłosowało. Okej. Mamy informację, kto został wylogowany lub się wylogował? Tutaj
tutaj nie ma. Tu mam tylko nazwiska osób, które nie zagłosowały, z tych, które są zalogowane. I rozumiem. Zagłosował pan Choduń, Margul, pan przewodniczący Sadowski, pan Janiewski, pani Kwiatkowska, pan Pitucha, pan Ławniczak, pan Bielak, pani Rywka, pani Kamińska i pan Drost. Trudno mi teraz szybciutko się domyśleć, kto nie zagłosował. Zaraz myślę. Może przewodniczący. Ja zagłosowałem. No dobrze, zapytam in gremium zatem, czy wszyscy państwo obecnie zalogowani zagłosowali. Nie słyszę uwag. Zamykamy zatem głosowanie. Bardzo proszę o wyświetlenie wyników. Mamy jakiś problem z wynikami? Czy jestem słyszalny, pani Sylwio? Może teraz. Jest pan słyszalny przez nas. Teraz może wylogowało nam obsługę komisji. Pani Sylwio, jestem słyszalny? O, właśnie dzwoni. Niestety miałem słuszne podejrzenie, tym razem nam wylogowało obsługę komisji, już są działania informatyków, panów informatyków, więc chwilę cierpliwości poproszę do usunięcia usterki. Panie przewodniczący, ponieważ za 8 minut jest... Więc tak, żeby usprawnić troszeczkę. No tak, tylko że trudno, nie wyślę światłowodu do ratusza. Musimy poczekać, aż odzyskamy kontakt, bo nie mam możliwości ja zarządzać. O, już chyba odzyskujemy pomału. Czy pani Sylwia mnie słyszy? Że już pomógł informatyk. Przepraszam państwa, to zawiesił nam się system. Dobrze. Stwierdzam, że gdzieś 8 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę do projektu budżetu. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Węglarza z ulicą Walecznych i ulicą Księcia Kłopotowskiego, 200 tysięcy złotych, źródło finansowania drogi wewnętrzne w rozdziale 617. Bardzo proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Bardzo proszę o wybranie odpowiedniej opcji, zagłosowanie przyciskiem przekaż. Czy wszyscy państwo radni oddaliście głos? Pani Sylwio, jak nam idzie? Pan Ławniczak nie oddał. Pan Ławniczak nie oddał. Czy pan Ławniczak, pan radny Ławniczak jest zalogowany? Nie widzę. Już w trakcie, już oddaję. Już chyba będziemy mieć wszystko. Tak, już. Aha, okej. Okej. Okay. Mogę zamknąć już głosowanie? Tak, bardzo proszę, jeżeli wpłynęły głosy, proszę o przedstawienie wyników. Dziewięć za, zero przeciw, dwa wstrzymujące. Stwierdzam, że przy
9 głosach za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek o zmianę do projektu budżetu. Kolejny wniosek, wykonanie skwerów rekreacyjnych przy ulicy Bluszczowej i przy ulicy Węglarza 100 tysięcy złotych. Źródło finansowania, promocja miasta w rozdziale 750-75. Bardzo proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Bardzo proszę o wybranie stosownej opcji i oddanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddaliście? 11 osób mam. Bardzo proszę, kończymy głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Dziewięć głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek o zmianę do projektu budżetu. Kolejny, dofinansowanie klubu sportowego Spitkar Lublin w celu utrzymania wysokiego poziomu rozgrywek na lidze i możliwości organizacji zawodów sportowych. 4 miliony złotych, źródło finansowania kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 921.09. Zapytuję pana radnego, czy utrzymuje pana radnego Bielaka oczywiście, czy utrzymuje ten wniosek, bo wcześniej głosowaliśmy wniosek i on uzyskał pozytywną opinię, tylko że z innego źródła finansowania. Panie przewodniczący, utrzymuję ten wniosek, dlatego że chciałbym, żeby te 4 miliony było, żeśmy nie dokładali później, bo na pewno motor Lublin, jak będzie dobrze... To głosujmy, panie przewodniczący. No tak, tylko że ten wniosek już jest jako wniosek komisji, no to jedna... Ale on jest, no mój wniosek, chciałbym, żeby pan poddał... Ale on nie będzie twój, będzie komisji wniosek. Komisji. Wnioski wychodzą jako wnioski komisji sportu. Rozumiem, od komisji. Tak, tak. Dziękuję. Tak. Czyli co, pan wycofuje ten wniosek, bo on jest już przegłosowany pozytywnie. Ja go nie wycofuję. Dobrze, zatem głosujemy. Wniosek się różni źródłem finansowania. Bardzo proszę, kto mamy panel do głosowania. Kto... Proszę o wybranie opcji i zagłosowanie przyciskiem przekaż. Czy wszyscy państwo radni już oddali głosy? Jak nam idzie zbieranie głosów? Mamy 8 osób. O, przepraszam, już mamy 10. Już jest, są wszyscy. Bardzo proszę, kończę zatem głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Panie przewodniczący, pomyliłem się, kurczę. 830. Tak, a ja może... Chciałem się wstrzymać, przepraszam. Nie bardzo do... proszę, możemy do protokołu, tak, że... Tak, bardzo bym prosił, tak. To podaję wyniki głosowania. 8 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących się. Intencją pana radnego Daniewskiego było wstrzymanie się od głosu w tym głosowaniu. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę do projektu budżetu. Kolejny wniosek, montaż ławek przy blokach komunalnych na terenie dzielnicy Felin i Tatary 10 tysięcy złotych. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Bardzo proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Panel do głosowania jest widoczny. Proszę o wybranie odpowiedniej opcji i zagłosowanie przyciskiem przekaż. Bardzo proszę. Jeszcze pana Ławniczaka brakuje. Tak. A czy głos od pana Ławniczaka idzie do nas? Możemy to stwierdzić? Już doszedł. Mamy wszystko. Doszedł. Bardzo proszę, to kończymy głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. 10.01.
Stwierdzam, że przy 10 głosach za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę do projektu budżetu. Przechodzimy, przepraszam, bo kolejnego wniosku, wykonanie projektu podbudowy basenu z częścią rehabilitacyjną na terenie dzielnicy Tatary, 200 tysięcy złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Bardzo proszę o panel do głosowania. Bardzo proszę państwo radni o wybranie odpowiedniej opcji i zagłosowanie przyciskiem przekaż. Czy wszyscy państwo radni oddali już głos? I jaką mamy sytuację w zbieraniu głosu, pani Sylwia? 10 osób oddało, jeszcze idzie w trakcie jest głos pana radnego Pituchy. Jeszcze chwilkę. Już mamy wszystkich. Zatem kończymy głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Jeszcze nie widzimy. Stwierdzam, że przy 8 głosach za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się, komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek o zmianę do budżetu, do projektu budżetu. Kolejny wniosek, wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Józefa Franczaka Lalka z ulicą Kazimierza Jagiellończyka i ulicą generała Stanisława Skalskiego, 50 tysięcy złotych, źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Proszę o... Panie przewodniczący, mogę jednak słowo? Tak, bardzo proszę, pan przewodniczący Bartosz Marek. No ja nie odzywałem się przy tych wielu wnioskach, bo one wszystkie są na kwoty stanowczo za małe niż te zadania, no ale to już jest w ogóle no, z światła, które 1 050 000, czy ileś, no bądźmy poważni. Panie przewodniczący, ja mogę panu odpowiedzieć od razu. Może być tak, że będzie zrobione, że będzie oświetlenie migające zrobione i to też załatwia problem, bo wszyscy z drugiej strony Franczaka Lalka, tam jest nowe osiedle, jest kilkanaście bloków, jest ponad 1000 ludzi na pewno i oni po prostu nie mogą przejść przez Franczaka Lalka. Dziękuję bardzo. Nie chodzi o tak, tak, ale tutaj mamy... Głosujmy, bo już tak. 15:30. Rozumiem, tylko no, muszę przypomnieć panom radnym, że jest napisane, głosujemy nad sformułowaniem, jakie zostało zgłoszone. Wykonanie sygnalizacji świetlnej. I nad tym głosujemy. Ja z tobą to dołożę, Darka. Bardzo proszę, kto z pań i panów, mamy panel głosowania. Proszę o wybranie odpowiedniej opcji i zagłosowanie. Czy już wszyscy państwo radni oddali głos? I zapytuję, jak nam idzie zbieranie głosów. Jeszcze pan Margul. Pan Margul? Ja spróbuję do ankietowania wejść, nie ma. Po prostu nie wezmę udziału w tym głosowaniu, bo to i tak jest bezsensowne to głosowanie. Rozumiem, ma pan radny oczywiście do tego uprawnienie. Czy już oprócz pana radnego Margula mamy? Mamy wszystkich. Bardzo proszę, kończę głosowanie, proszę o wyświetlenie wyników. Siedem za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę do projektu budżetu i chyba zbliżamy się do końca. Wniosek numer 12. Wykonanie oświetlenia ulic na terenie dzielnicy Hajdów w Zadębie. 500 tysięcy złotych. 500 tysięcy złotych. Rozumiem, że to jest literówka, powtórzenie. Źródło finansowania ze sprzedaży mienia w rozdziale 705. Kwotę 500 tysięcy złotych. Proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Jakich wszystkich, to jest wszystkich ulic, czy to jakaś konkretna ulica jest? Nie, tam jest dwie, mogę, panie przewodniczący? Bardzo jest proszę. Jest tak, panie przewodniczący Daniewski, tak, na Hajdowie, że w tej chwili weszło tam pana Toni
i na Hajdowską, i na te sąsiednie ulice, tam wjeżdżają tiry. Nie są oświetlone ulice. Byłem na posiedzeniu rady i ludzie narzekają bardzo, bo dzieci do szkoły przejść nie mogą, z Hajdowskiej szczególnie i nie tylko, i proszą o oświetlenie. A tam chcę Państwu powiedzieć, że nie są te ulice oświetlone. Tam próbuje Rada Dzielnicy hybrydowymi lampami to załatwiać, ale musi to miasto załatwić. Jasne, dziękuję. Dziękujemy panu radnemu za te dodatkowe wyjaśnienia. Mamy wyświetlony panel do głosowania. Bardzo proszę o zaznaczenie odpowiedniej opcji i zagłosowanie przyciskiem przekaż. Mamy wszystkich. Zatem kończymy głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Jednogłośnie 11 za. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek o zmianę do projektu budżetu. Pozytywnie. Już. Okej. Okay. Więcej wniosków nie zostało. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję państwu radni. Dziękujemy panu radnemu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tak, przechodzimy do punktu drugiego, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin, druk numer 919-1. Panie przewodniczący, przepraszam, tak. Będziemy opiniować całości. Już, przepraszam, rozpędziłem się. Całość. Już, tak. Przepraszam, wycofuję się z poprzedniego zdania. Musimy oczywiście przegłosować opinię do projektu uchwały budżetowej miasta Lublina 2021 rok wraz z przyjętymi przez komisję wnioskami o zmianę do projektu budżetu. Bardzo proszę o wyświetlenie panelu do głosowania w tym przedmiocie. Bardzo proszę, panel jest wyświetlony. Proszę o wybranie stosownej opcji i zagłosowanie przyciskiem przekaż. I dziękuję panu radnemu, panu przewodniczącemu Dajewskiemu za czujność. Myśmy się musieli jutro jeszcze spotykać. Czy wszyscy państwo mają głos? Pani Sylwia by panu nie odpuściła i tak. No myślę, że tak. Nie zdążyłam. Jest 11 osób już oddało. Bardzo proszę, kończymy zatem głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Stwierdzam, że przy 10 głosach za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z wnioskami o zmianę. I teraz już z czystym sumieniem możemy przejść do punktu drugiego, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin, druk numer 919-1. Nie widzę zapytań, zgłoszeń, więc poproszę o panel do głosowania. Bardzo proszę, mamy panel do głosowania. Proszę o wybranie odpowiedniej opcji i zagłosowanie przyciskiem przekaż. Czy wszyscy państwo radni już dokonali głosowania? Jeszcze nie mam pana Margula, pana radnego Margula. Rozumiem. No już mam, przepraszam. Mam jeszcze jednej osoby, nam brakuje, bo 10 osób zagłosowało. Okej. Okay. Już mamy. Bardzo proszę, kończymy zatem głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników. Dziewięć głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego, sprawy wniesione. Nie widzę, nie słyszę, zatem dziękuję państwu radnym, dziękuję gościom za
uczestnictwo. Lista obecności będzie? Tak, 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 tak. Zamykam posiedzenie i proszę Państwa radnych o podpisanie się pod listą obecności. Poproszę o pan. Dziękujemy bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję Państwu radnym raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Proszę, mamy, proszę o odznaczenie się jeszcze na liście obecności końcowej i nie wylogowywanie się, żeby potwierdzić, czy wszyscy Państwo radni zostali ujęci. Mamy 11 osób i to są radni, tak? W tej chwili mamy już 12. Proszę o wyświetlenie jednak wyników. Dobrze, bo już mamy 12 osób, także nie tylko chyba Państwo radni. No właśnie, żeby każdy z Państwa radnych mógł sobie naocznie sprawdzić. Widoczna jest. Słucham? Pan przewodniczący Łoboda też zagłosował, ale to nie... A, ale to nie zmienia postaci rzeczy. To jeżeli wszyscy radni nie ma uwag, to jeszcze raz dziękując Państwu za uczestnictwo. Do widzenia. Zdrowia życzę. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Trzymajcie się, piękne panie. Wszystkiego dobrego. I piękni panowie również. No, dziękuję bardzo panu radnemu. Do widzenia. Do widzenia.